ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi kochani, dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale Supercella został opublikowany nowy Brawl Talk. Dzisiaj sobie go omówimy, a nowości jest naprawdę bardzo dużo. Już niedługo do gry zostanie dodanych dwóch nowych zadymiarzy. Jeden będzie za darmo, będą dodane też nowe skiny oraz nowy tryb. Ale zanim przejdziemy do omawiania dzisiejszego Brawl Talka, chciałem was poinformować, że na Pixyshop wleciały kozackie kubeczki. To jest na przykład kubek z joystickiem. Są dostępne w różnych kolorach, święta się zbliżają, więc taki prezencik chyba każdy chciałby mieć. Linki oczywiście do sklepu znajdziecie w opisie i chciałem was poinformować, że przygotowałem dla wszystkich osób, które mają kod Farel w sklepie wpisany, konkurs na 100 zł PSC. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim konkursie, napiszcie w komentarzu, jaka zmiana w tej aktualizacji wam się najbardziej podoba. No i kliknijcie link w opisie, potwierdźcie, że macie zainstalowane Brawl Stars na telefonie, no i kod Farel wam się automatycznie wpisze do sklepu. Wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku, a teraz sprawdźmy, co Supercell dla nas przygotował. Paula i Dani życzą nam wszystkiego najlepszego z okazji trzecich urodzin Brawl Stars. Z tej oto okazji powracają darmowe prezenty, które będziemy mogli odbierać od jutra aż do 29 grudnia. Włączając codziennie grę, będziemy mogli odebrać darmową nagrodę każdego dnia. Będą to monety, skrzynki, ekskluzywne odznaki, punkty mocy i darmowe przebranie do Dynamike'a, które jest zainspirowane jego pierwszym występem w wersji beta w Brawl Stars. Dynamike z przestrzelonym kapeluszem kowbojskim z pewnością strzelał do niego Colt. Szczerze powiedziawszy, oceniam ten skin w skali od 1 do 10 na 2 i uważam, że jest to bardzo słaby skin, bo wypuścili go kiedyś, a teraz oddają nam go po prostu za darmo. Wątpię, żeby ktoś nim grał. No ale jak to się nie cieszyć z darmowego prezentu? Ale oprócz prezentów Supercell przygotował dla nas masę innych atrakcji. W każdym dniu świętowania otrzymamy dodatkowe misje. Ale uwaga, zarówno dodatkowe misje, jak i nagrody są dostępne tylko przez 24 godziny, więc będziemy musieli troszeczkę pograć. Paula spogląda na zegarek i mówi, że godzina świąt Brawl Stars właśnie wybiła. Przejdźmy do omawiania nowych zadymiarzy. Zacznijmy od groma nowego epickiego zadymiarza. To ochroniarz w zamku w Star Park, który nie rozstaje się z krótkofalówką i boi się dzieci. Aby ukryć swój strach, maskuje twarz radośnie wyglądającą bluzą z kapturem. Bardzo mocno przypomina mi Executionera z Clash Royale'a, dodatkowo jeszcze ta wieża na jego klatce przypomina King Tower. Gdzieś już to widziałem. Jest maszyną zniszczenia. Rzuca bomby, które wybuchają w czterech różnych kierunkach po dotknięciu z ziemią. Jego super atak jest bardzo podobny, ale o wiele, wiele silniejszy i pozwala zniszczyć ściany. No i tutaj Supercell z pewnością inspirował się bardzo starą grą, która nazywa się Bomberman, gdzie podkładaliśmy takie bomby, one wybuchały i po prostu na mapie musieliśmy pokonać przeciwników. Można powiedzieć, że Grom to taki Dynamike na sterytach, tylko że młodszy. Będziemy mogli zdobyć tego zadymiarza za darmo podczas wyzwania świątecznego, które rusza 23 grudnia. Format będzie podobny do poprzedniego wyzwania dla Griffa. Będziemy musieli zrobić 9 winów w trybie trójki i mamy na to 4 szanse darmowe i 2 do dokupienia. Jeżeli nie uda wam się odblokować tego zadymiarza w challenge'u, ja na pewno będę brał udział w takim challenge'u, więc spodziewajcie się 23 grudnia nowego odcinka z gry Brawl Stars, jak będziemy odblokowywali Groma, a jeżeli mi się nie uda, to będę musiał go wydropić ze skrzynki albo kupić go w sklepie pod koniec grudnia. Święta w Brawl Stars nie mogą się odbyć bez świątecznych skinów, a jest tych skinów naprawdę sporo i są przekozackie. A pierwszym skinem jest Ho Ho Boo. Boo przebrany w kostium Mikołaja z czapką Renifera na głowie, który strzela z drewnianego łuku strzałami, chyba z jarzębiny czy z czegoś takiego. W skali 1 do 10 oceniam tego skina na mocne 10, a wy oczywiście dajcie znać w komentarzu, co o nim sądzicie. Drugim skinem jest szybki prezent Jackie. Jackie tym razem zamiast kasku ma bombkę z gwiazdką na czubku, a jej młot pneumatyczny jest skonstruowany z cukierowych lasek. Bardzo ciekawy skin do Jackie, ciekawa koncepcja, świąteczny skinek z pewnością będzie rzadki, bo jak dobrze wiecie, nie zawsze skiny świąteczne powracają do Brawl Stars, więc ja będę chciał w tym sezonie wszystkie skiny kupić. Dajcie znać w komentarzu, który z tych skinów też sobie kupicie. No i pamiętajcie, jak robicie jakieś zakupy, no to możecie mnie wesprzeć z kodem Farel. Was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę mocno pomaga. Oceniam ten skin w skali od 1 do 10 na 9, ponieważ Boo był troszeczkę lepszy. Trzecim skinem świątecznym jest saneczkarz Griff. Griff tym razem z kasy fiskalnej został zmieniony na sanie z prezentami. W jednym ręku trzyma prawdopodobnie dzwoneczek, a w drugiej choinkę. Bardzo ciekawa koncepcja, oceniam ten skin na 7 na 10. No i moi kochani, nasz przepiękny Spike w końcu doczekał się świątecznego skina. Świąteczny Spike, czyli taka kłoda drewna przystrojona w lampki. Jest to nawiązanie oczywiście z Clash Royale, gdzie karta Log została na święta przystrojona w lampki świąteczne. Był to taki nowy skin do tej karty i tutaj tym razem Spike został zamieniony na kłodę przystrojoną w łańcuch oraz bombki. Ciekawa koncepcja, daje dyszkę, ponieważ jest to skin do Spike'a. Paula nas informuje, że przebrań z 2019 roku niestety w tym roku nie będzie w sklepie Brawl Stars. I prawdopodobnie chyba już nie wrócą, szkoda.
Powstała też nowa grupa dla skinów o nazwie Piraci i one będą częścią jakiegoś pirackiego wydarzenia. Dobrze, moi kochani, święta w Brawlsach się skończyły, ściągajcie wszystkie ozdoby świąteczne, na przykład takie choinki. No i teraz omówmy sobie, co czeka nas w nowym roku. Rok Tygrysa będzie miał miejsce wewnątrz gry komputerowej znajdującej się w Brawl Stars. Cała zawartość związana w tym sezonie stanowi hołd wobec klasycznej bijatyki. Jest tutaj chyba mowa o takiej gierce Street Fighters, taka pierwsza gierka, która wychodziła na konsolę jakiejś takiej bardzo starej generacji. Nie grałem w tą grę, ale chyba o to tutaj chodzi. W nowym sezonie zostanie dodany nowy chromatyczny zadymiarz Funk, inaczej po polsku kieł. Dostępny będzie w styczniu w ramach nowego karnetu zadymiarskiego. Zadymiarz ten pracuje w kinie Star Parku. Jest on początkującym aktorem, który występuje zazwyczaj w niskobudżetowych filmach sztuk walki. Kieł jest mega kozakiem, walczy wręcz i może rozłożyć każdego na łopatki. W przeciwieństwie do El Primo, Rosy czy Baza, wykonuje tylko jeden atak, a nie serię ataków. Trudno nim trafić, ale zadaje bardzo dużo większe obrażenia. Jeżeli spudłuje kopniakiem, jego but odlatuje w kierunku ataku. Nie zadaje za dużo obrażeń, ale zawsze może pomóc naładować super atak. Do tego to wszystko wygląda bardzo komicznie. Jego ultimate atak to silny kopniak w locie, który po trafieniu we wroga pozwala uderzyć kolejny cel, jeśli znajduje się on w zasięgu super ataku kła. W sumie może tak się stać aż do 4 razy. Więc dobrze wymierzony super atak może rozgromić całą drużynę. No, naprawdę, ten kieł będzie mega kozakiem i już się nie mogę go doczekać, serio. Ponieważ kieł jest zadymiarzem chromatycznym, w tej aktualizacji otrzyma przebranie w ostatniej klasie karnetu zadymiarskiego. Przebranie nazywa się Wściekły Kieł i tym razem kieł ma bardzo długie białe włosy, czapeczkę z daszkiem i czerwono-złote szaty. W skali od 1 do 10 daje mu dychę, bo wygląda zjawiskowo, serio. A pierwszym skinem w karnecie bojowym będzie Major Rosa, która łudząco przypomina nam Mario Brosa. Major Rosa, Mario Brosa. Tak myślałem, że kiedyś do tego dojdzie, bo ta rosiczka jest łudząco podobna do tych rosiczek z Mario Bros. Z okazji Roku Tygrysa zostały dodane przekozackie skiny do innych postaci. El Primo jest teraz przebrany za tygrysa z przekozackimi pazurami i ogonem w panterkę. Wygląda naprawdę mega kozacko, daje mu mocną dychę. Dobra, dychę i pół. Edgar w końcu też doczekał się nowego zadymiarza i teraz walczy w stylu kobry. Kozacki skin. Orczy Edgar. Edgar zamiast swoich szalików ma teraz dwie kobry za głową. Różową oraz zieloną. I powiem wam, że to jest naprawdę mocny skin. Jak dawałem w El Primo 10,5, tutaj dam 11. Dobra, wyszliśmy poza skalę, lecimy dalej. Barley też otrzymał swój nowy styl, mistrz kołysania Barley. No i tutaj ten skin jest taki sobie, nie mam pojęcia, do kogo on nawiązuje i oceniam go w skali od 1 do 10 na 4. Ostatnim skinem z roku smoka będzie skin Donity, Nian Nita. Według chińskiej mitologii Nian to bestia żyjąca pod wodą lub w górach. Znak ten najczęściej oznacza rok lub nowy rok. Nita właśnie jest przebrana z takiego przekozackiego smoka i będziemy mogli ją zdobyć właśnie w lidze mocy, więc będziemy musieli troszeczkę meczyków poprzechodzić, żeby móc ją odblokować. Na walentynki został przygotowany też nowy skin do El Primo. El Primo taki lovelasek El Corazon. W skali od 1 do 10 daje mu 5. Nie jest jakiś super. Dostajemy też informację, że karnet zmiarski w tym sezonie będzie krótszy niż zwykle. I każdy nowy sezon będzie zaczynał się w czwarty poniedziałek każdego drugiego miesiąca. Tak będą wyglądały nowe skiny. Oczywiście do gry zostaną też dodane nowe złote i srebrne warianty, ale do tego za chwileczkę przejdziemy. Teraz przejdźmy do omawiania nowego trybu. Jeżeli nie lubicie polegać na członkach drużyny, a nie grać w trybie starcie solo, stworzyli dla nas nowy przekozacki tryb. Nowy tryb będzie nazywał się 1 kontra 1. Tygrysia pułapka. A oto jak on działa. Przed rozpoczęciem meczu wybieramy 3 zadymiarzy. Gdy jeden z wybranych przez nas zadymiarzy zostanie pokonany, gramy następnym. Każdy zadymiarz to dodatkowa szansa, a zadymiarzy jest 3. Aby wygrać w tym trybie, musimy pokonać wszystkich zadymiarzy przeciwnika. Ten, kto zrobi to jako pierwszy, wygrywa. Gdy zadymiarz zostanie pokonany, obaj gracze odradzają się w punkcie startowym. Zniszczone przez nas wcześniej środowisko pozostanie takie jak w następnej rundzie. Póki co ten tryb będzie okresowy, ale będzie dostępny przez cały nowy sezon, który rozpocznie się w styczniu. I powiem wam szczerze, że mega się jaram. Z pewnością będziemy szukali jakiejś mety, jakie postacie są najlepsze w tych duelach i już się nie mogę doczekać, jak będziemy rywalizowali z widzami o jakieś prezenty na live'ach, więc coś takiego z pewnością na moim kanale się pojawi, więc jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić takich live'ów. Mecze Ligi Mocy od teraz będziemy mogli rozgrywać jako mecze towarzyskie. A jak to sezon do gry zostały dodane nowe odznaki i sami je ocencie w komentarzu, jak wam się podobają. Do gry zostały dodane złote i srebrne warianty do Penny, Lu, Rosy oraz Jackie. Także moi drodzy zamiarze, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się podobało i doceniacie moją pracę, no to strzelajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Wbierajcie z kodem Faral, jeżeli robicie jakieś zakupy w sklepie Brawl Stars. Wbijajcie na Pixie Shop po przekozackie koszulki. Są jeszcze limitowane dostępne, są dostępne nowe kubki. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam, moi kochani, i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!